zrobić? A teraz możecie zostawić łapkę w górę, bo jest świetny pomysł. Marzena nie śpi. Co ty robisz? Odbiło ci! No bo wiesz. Ej, co to jest? Cicho, idę do Michaśki. Matko, Marek! Ej! Marek, co ty robisz? Nawet dużo budziłeś? A co wy robicie? Mato, ja przyspałam! To nie trzeba spać, tylko trzeba się bawić. Ludzie, wy prześpicie cały dzień! Tato, co ty robisz? Przestań! Ej, no! Jest to tu jest? Serpentyna! O nie, ja cię teraz załatwię. Jest zielona. To będzie pasowało do Marka? No bo tak siedzicie i co? I śpicie i nic nie robicie, naprawdę. Matko, tego jest na podłodze. No tata, nie. Co ty robisz? No a ty co wymyśliłeś? Naprawdę. I się już kończy. Odwalać już na tej kwarantannie. Teraz przynajmniej będziecie miały co robić, bo się nudzicie. Nie wiecie co z sobą zrobić, a tak przynajmniej będziecie sprzątać. Co? O nie, będziesz sprzątał z nami. Tak. I się już skończyło. Nie też. No to co teraz robimy? Ludzie, bo śpicie i nic nie robicie, no naprawdę. To teraz wyliczamy kto sprząta, ale ja nie biorę w tym udziału. Ej, ej, wszyscy ale bierzemy. Ja. Tak, wszyscy to wszyscy, nie ma żadnego. Papier, kamień, nożyce! Ja przegram, a Marzenka nie bierze udziału. Co ty robisz? Bo ja nie sprzątam. Jak to nie sprzątasz? Też sprzątasz. Chwila, chwila, kto zaczął? Myśmy spokojnie leżały, to ty sprzątasz. No w sumie mama rację, chodź, idziemy do pokoju. Ja muszę się ogarnąć jak coś. Ej, chwila, trzeba posprzątać, ludzie. No nie, żeby tylko George tego się nie... Nie, nie bój żaby. O, tu jest od George'a z daleka. George ma już wszystko czyściutko. A w ogóle co to jest, Marek? Serpentyny kupiliście wtedy, co robiliśmy włosy. Właśnie, wtedy farbował włosy. Zobaczcie sobie na tunel George'a. No to o, teraz sprzątacie. A może coś jeszcze jest? Jest! A jak wy macie jakieś fajne sposoby na nudę, to zostawcie teraz łapkę w górę. I napiszcie w społeczności, co robicie! No właśnie, jak już przestaniecie się uczyć, to co robicie w czasie wolnym, domku? Dobra, to tak, ty coś posprzątaj, ja idę ogarnąć włosy, zrobimy coś wam do jedzenia. Tak, zrobimy obiad, no i potem... Może pogramy w jakąś grę. A jakie masz gry? Poszukaj się. My tu mamy pod łóżkiem super zestaw, coś wybierzemy. To my ci zostawiamy, ty sprzątaj. Dobra. No. Tylko ten nie się wezmę. O. Chyba trzeba będzie podłogę umyć. A ja w ogóle z tego może jakąś kulkę zrobię. Tak? Wielką piłkę. Dobra. Ale tata miał głupie pomysły. No faktycznie, wiesz? No. Ale wymyślił, ludzie. Tak spokojnie już było, fajnie. Truskaweczki. Tak, truskaweczki, tylko najpierw musimy je opłukać. No i posprzątane, wszystko zrobione. Proszę, a? Taka piłeczka. No to chodźmy. Ojej, to aż tyle tego było? A gdzie ty chcesz iść? No chodź, chodź, sprawdzimy. Ale co ty chcesz sprawdzać? Papa, tutaj jest brudno. I zobacz, nawet na papciach mam. No to papucie sobie sama musisz wytrzeć. No dobra. No, i co nas chce? Ojej, faktycznie, to już proszę. Się poprzyklejało. No. Daj, a za tobą też jest jeszcze coś. Ojej. Tata, jeszcze tutaj masz. Daj, to już pełno śmieci w tym wszystkim jest, daj. Bywa to. A w ogóle ta podłoga, to zobacz, ona się nadaje do mycia. Co? No jak to wygląda? Same plamy. Podłoga, dom, przecież to jest idealna podłoga. Tata, proszę puścić tutaj rumbę
I tyle, a my idziemy, chodź, chodź, chodź. Naprawdę, i jeszcze nie. Pozbieraj, jeszcze zobaczmy, co myślę, ja muszę szafę sobie zakupić. To swojego papucia chyba zeszło, Michał. Tak, dawaj to, tak. O fuj. Dobrze, to my idziemy sobie rybę. Ale ej. To trzeba wymieć jeszcze tam pod tym spowalniaczem. Ale miała być zabawa. I co wyszło? Zabawa zabawą, ale trzeba posprzątać. Nie no, fajnie było zabawa, było wesoło chwilę. Ale trzeba posprzątać. Po każdej zabawie. Pa, pa. Dobra. Nie ma być. Wymyśliłeś zabawę, to teraz posprzątaj. Naprawdę. O! Michasia, idziemy sprawdzić. Tata twierdzi, że gotowe. To zobaczymy, czy tam może coś trzeba poprawić. No gotowe, gotowe. Wszystko posprzątane już jest. No, proszę. No, ale plamy zostały, tak. Marek, niestety. To trzeba umyć po prostu, nie tylko odkurzaczem. Tata, daj tego Dysona, idź po rumbę. Ale patrzcie, jakie to jest tłuste. Nic nie widzę. To jakaś taka plastelina. Dobra, idę po rumbę. A co jest na obiad? No przecież co? Pierogi od babci Basi i Barsz. Albo krokiety. Nie, krokieta nie chcę. Dobra, podłoga się myje. Okej. Jeszcze zostało. Ale tylko opakowanie oczywiście. A wy lubicie czytać lektury? To zostawcie łapki w górę. Jeszcze się myję. Co robisz? Czytam książkę. Jaką? Lektura Dzieci z Bulerbyny. Bulerbyn, dobra. Jak tam George śpi, podłoga się już myje. To wam będzie trzeba sobie zabrać. O, tu jedamy. Dobra. To jak skończysz czytać, to zawołaj, to poszukamy tej gry, okej? Okay? No okej. Okay. No to na razie. Okej. Okay. Ej, czekaj. To chyba nie zgra. Ej, gorący ziemniak mi wyszedł. No tutaj coś go blokuje. Wow, tu chodź, ile mamy gier. O, co on tu robi? Ej, a co byś taki tu trzecie? Wybieramy grę, chyba już mamy wybraną. Mamy balony, gdzie są one w ogóle? No przecież balony są te jeszcze urodzinowe. To świetnie, to chodź, mamo, chowamy. Ale czekaj, to też jest fajna gra. Ale puśćcie mnie, ej. Kupa śmiechu. A to graliśmy już. Ale fajnie to było, pamiętam. No. A co chcecie grać? Już mamy wybraną. Tik, balon. Tylko właśnie balony potrzebujemy. O, ty. No. O, a jest w ogóle ta gra kompletna? Na pewno tak, to chodźcie, to chyba my ale nie no, ale, sprawdź, a to nie co? Będzie kompletna i kompletna. Co tu jeszcze ciekawego? To jest fajna, to jest ekstra to gra. Wybraliśmy, nawet na odcinku. Ta też jest fajna. O, tu mamy, no. Ale tutaj są baloniki. Są? Są, ale poczekaj, poczekaj, w ogóle co tu trzeba? To mamy w ogóle karty, że... No ale gdzie jest ta cała maszyna? No tu. Aha, to jest to? No. Dziwne. Tu się balon zakłada. Swój. Dobra. Pamiętam, jakbyś... To co widzowie, łapka w górę i gramy. To co, gotowe jesteście? No to chwila, masz zaczynać muszę... naleczek. Ale czekaj, muszę potasować karty zadań. No wiecie, tu jest po angielsku, także wiecie. No to uwaga. Kto zaczyna najmłodszy, dobra, papier, kamień, nożyce. Aha. Papier, kamień, nożyce. Nie, Marzenka. Marzenka potem... Ja, nie. Ale to jest Michasia, no tak. No Michaszka wygrała. Bo ale... ja mam nożyce. No, a chwila, nożyce po... przecinają. Aha, dobra. No to dobra. Czyli kto zaczyna? Michaszka. Ja. A no to nie wiem kto. A to chyba się zobaczył coś na kartach, bo... Dobra. Dobra, no to spoko. Jedziemy. Uwaga. Musimy włączyć nasz bon. Poszło. Dobra, wybieraj kartę. Say three twist. Twist. Nie, trzy razy wystarczy. Ej, no co wy? Oprócz balonu wokół swojego brzucha. Marek! Trzy razy balonem wokół brzucha. Nie! Tak! Tak! No. Obrócić się, wow. Raz. Bo masz się obrócić sam. Dwa. Ja się mam? Tak! Raz, dwa, trzy. Ej, w głowie mi się kręci. O Jezu, masz. Następne. Kogo lubię, Marzenka i Marka? Szybko! What did you eat yesterday? Kanapkę z szynką. Zaśpiewaj piosenkę. Blask tak na płotek i mruga. Ale całą! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
szybko. Gipne balon, komu chcesz? Chcę jadłeś wczoraj. Wczoraj jadłem pierogi. Proszę, muszę... Karty, to, dobra. Szybko, pierogi. Mam jednorożca i za to mam przytosta. Udawaj zwierzątko aż. A czemu ty... Ej, twoje, przegrałaś. Co ciekawego robicie? Będziemy zaraz nagrywać TikToka. Właśnie. O, a jak, do kogo? Na Marzenę Miarek czy Misieja? A to się za chwilę dowiesz. Marzyna. Niespodzianka, a co? Nie będziesz wszystkiego wiedział, będziesz, wiesz, niespodzianka. A jak tam Kuliś? A wtedy nawet był u mnie na TikToku. Tak. Aha, no właśnie. Także wpadajcie na TikTok Misia, kanał Misia i ja. Ej, nawet tutaj jest pobrudzone. No ale widzicie, ale to przynajmniej się nie można nudzić na kwarantannie, tak jakby się wydawało. A wy co na początku, spałyście? Nie spały, tylko odpoczywały. Nie spały, tylko czytały. Jasne, spały, odpoczywały, czytały. Przecież to było widać, że wy śpicie obie i się nudzicie. Co? My się nigdy nie nudzimy. To chyba to byś wtedy nawet w kwarantannie można naprawdę się super bawić, tak. Nie? Zresztą widać to nawet we włosach, Michasi. To był mój pomysł. We włosach masz piękne serpentyny niebieskie. Brawo. Nawet tu. Dane ci to już tyle. Dajcie łapki w górę. No i do następnego odcinka. To na razie. Pa. Bądźcie zdrowi. Pa.